Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Sennika, więc Sennik nagrywany po raz drugi, ponieważ w tym wcześniejszym nagraniu nie zapisał się w ogóle dźwięk. Znaczy mój dźwięk się tylko zapisał, co jest tylko połową do sukcesu, więc jest w sumie żadnym sukcesem, ale no cóż. I nie mam pojęcia czemu, bo następny Sennik, jaki nagrywałem, się zapisał. Ale to jest nieważne, nie mam pojęcia dlaczego, ale well. Cuda się zdarzają, widać i w tą złą stronę. Dzisiaj jest z nami Kowal, który właśnie opowie o swoich snach. It's me, Kowal! Ja, więc właśnie linki do różnych tam rzeczy, nie wiem, czy to do kanału, czy do czegoś tam macie w opisie. Mówię do czegoś, bo każdy podaje coś innego, nie wiem, niektórzy mają blogi, niektórzy mają kanały, niektórzy mają życie. No co, ja już oddaję głos, żadnych tutaj rzeczy nie mam do wtrącenia, bo ostatnio mi się nic ciekawego nie śniło i po prostu odpoczywałem i nie zapamiętywałem snów, tylko rozwalałem się na łóżku i nie do rana, nie, żeby nie ten, i cóż. Po prostu kładłem się zmęczony i byłem chyba zbyt zmęczony, żeby pamiętać sny. Więc ja już oddaję głos do studia, żeby już tam nie mi trężyć, więc proszę. Warning! Zanim usłyszysz moje wszystkie popierdolone sny, lepiej wyłącz baterię, bo ci to rozjebie mózg. Wybuchnie ci po całym pokoju. A jeżeli się przytrzymasz przy tym materiale, zapewniam ci, że będziesz silniejszy psychicznie o kilka skill pointów. Dobra, bredzę, to znaczy źle. Dobra, mniejsza. First Dream. Ja mały pierwszy 5 lat Pegasus. Tak, grałem sobie przez jakiś czas pewną gierkę. Później mi oczywiście się przyśnił jakby trochę tam inny robot właśnie z tej gierki na takim etapie, na którym się zatrzymałem. Mniejsza, nie pamiętam gry, ale pamiętam, że to był już gdzieś taki daleki etap. Nieważne. Mój dom miałem jakoś trochę inaczej z pokojem. Mniejsza. Miałem zwykłe łóżko takie rozkładane z kanapek. Kto ogarnia, może wie, o jakie mi chodzi. Kto nie ogarnie, to najwyżej się nie dowiesi, bo nie wiem jak to... Że po prostu kanapę się rozkłada w łóżko. Sprawa wyjaśniła. Dobra, dalej to było tak, że ja po prostu... Jest! Dobra, sorry. Działa wszystko już. Surprise! Za cholerstwo, nienawidzę takich... To jest reklama, która ci się odpala w tle i wiesz... Coś kliknąłem po prostu, że chciałem sprawdzić na szybko i reklama. Dobra, adblock on w takim razie. Ej, taki wiesz, surprise, motherfucker. Dobra, kontynuuj, sorry, że ci przeszło. Dobra. Nieważne, bo i tak to słabo już zaczęło to chaotycznie brzmieć. No to tak. Ogólnie, ja mam dom, oczywiście po kilku remontach, to było gdzieś, mówię, to już kilkanaście lat minęło od tego, jak to wyglądało, no to więc nie opiszę teraz tego dokładnie, ale mniejsza. Pamiętam, latałem po domu, uciekałem do łazienek. W moim pokoju był jakiś wujek, którego nie znałem. Łóżko, o dziwo, było jakoś dziwnie piętrowe. Co tam dalej? Później jakoś uroczyście wyglądał stół w salonie. Na kanapie siedzieli wszyscy krewni i tak wyglądał sen, aż w końcu się obudziłem. Drugi sen. Taki ciut bez puenty. Bez puenty, bo związany z moim dzieciństwem, astma i tak dalej. Czyli trzymane pod koszą. Smutne, ale prawdziwe. Drugi sen to już bardziej tak podstawówka. Nie pamiętam dokładnie, która klasa. Mniejsza. Pierdzielić to. Ja mam taki sklep nieopodal tej podstawówki, gdzie się uczyłem. Podkreślam, uczyłem. Bo teraz to już jestem po gimbazjum. Będę w technikum. Mniejsza. Pieprzycie życiorys. Tak. Był sklep. On miał taką. Był to sklep we wgłębieniu w ziemi. Kto ogarnia, może nie wiem, takie po prostu sklepiki, że jest, nie wiem, przykładowo w budynku lodziana, to ktoś sobie zrobi w piwnicy inny sklep. Albo dalszą część tego sklepu. I właśnie przyśniło mi się tak, że to po prostu było odcięte jakimiś kratami zdobionymi takimi z lekka. A ja skakałem jak pieprzona piłka, nadmuchana piłka do koszykówki.
czy nawet do siatkówki. To zależy, nie wiem, kto jak interpretuje. I tak sobie teraz później, nie wiem, tam niedawno całkiem, albo trochę dawniej, zdałem sobie sprawę, jak mogę łatwo z tego wybrnąć. Ale wiadomo, w snach nie mam pewnej kontroli, nawet nie wiemy, co odpieprzamy niekiedy. Dobra, kolejny sen. Kolejny. Jeszcze tak, może mi się w międzyczasie przypomni. To teraz takie sny całkiem niedawno. Mianowicie z moim psem, o którym już tam częściowo mam wyjazd. Tak, ostatnio od roku już mam pewnego innego psa. Puchaty, mały, cholerny czołg na łapach. Właściwie małpka. Co tam dalej było? I że pierwsze. To było coś takiego, że po prostu nie wiem dlaczego poszedłem z tym psem do gdzieś jakiejś kancelarii prawnej, nie wiem, do jakiegoś domu kultury, bo tam kilka rzeczy się działo. Pierwsze było tak, że poszedłem do jakiejś sali, był pełno krzeseł, ludzie tam siedzieli, nagle mi to gdzieś się zwiało. Chyba później zostało rozdeptane przez kogoś. Ja nie wiem dlaczego, ale wziąłem później jakąś torebkę. Taką torbę z formą taką, przypominającą dosłownie to. I zebrałem tylko krew. Nie pytajcie dlaczego. Ask why. I właśnie. Później to się przeszedłem właśnie do tej postawki. Też związane, a o dziwo byłem już w gimbazji. Mniejsza. Było to trochę takie starsze podwórko, zanim wybudowali tam orlika. Było takie... Dobra, nie szef. Było to takie stromowisko. Był na pewno jakiś taki mały festyn. No i właśnie, nie wiem dlaczego, ale później zacząłem jechać samochodem. Wsadziłem właśnie tą torebkę do tego, do schowka w samochodzie. I dopiero jak jadąc, skapnąłem się, kurde, nie mam ciała. Jak ja teraz to zrobię? A później jak się obudziłem, to myślę, co się działo? Tak, drugi sen odnosi znowu psa. To wyglądał tak, że Lidl, już przy kasach. Jakieś dziecko zaczęło się drzeć, bo zobaczyło jakieś skaczącego robala. Tam, z tego co wiem, to później ten robal zaczął odskakiwać. Ja nie wiem dlaczego, chciałem go rozdeptać. Ten robal zaczął odskakiwać w stronę wyjścia. Drwałem go dosłownie na zewnątrz. Później podnoszę nogę, a patrzę, a tam rozdeptany łeb tego psiaka. Jeszcze dodatkowo z jakimś czymś podobnym do twarogu. Nie wiem, taki jakby rozdeptać nadzwyczajnie robaka, który nie ma jakby takiej czerwonej krwi jak mucha albo tym podobne, a tak została rozdeptana. Tylko bardziej jakieś takie, co mam, miąższ pijawki, coś w tym stylu. Mniejsza. I tak to się zakończyło. Nie sądziłem, że siadając do tego sennika usłyszę zwrot z miąższ pijawki, ale spoko, no można, życie zaskakuje na każdym kroku nie, jakby, coś, więc... Bo tak mi się przypomina, że tam mniejsza plaża i tak jakoś, że tam chyba ratownik po prostu, bo jak dziecko zaczęło się drzeć, to ratownik wziął kija i rozdeptywał tą pijawkę, to później taki po prostu biały środek był z tej pijawki, nie wiem, może słabo jakoś... Mniejsza, nieważne. Coś podobnego do po prostu takiego lekko żółtawego twarogu. I się skończyło z tym Lidlem. Teraz właśnie mój niedawny sen, a właściwie nawet dzisiejszy. Nie wiem dlaczego, ale po prostu byłem w gimnazjum. Z tego co pamiętam, to chyba zaczynało się przed salą. Ale to było chyba raczej od polskiego, mniejsza. Co ja tam robiłem? No prawdopodobnie tam gadałem z jakimiś znajomymi dziewczynami. Nie pamiętam co dokładnie tam robiłem, ale coś się działo. Co? Mniejsza, niby najświeższy sen, a jak słabo się go pamiętam. Jak? Później to właśnie przyszliśmy na skrzydło podstawówki. O dziwo było inne niż teraz jest. O wiele. Bardziej zmienione. Z tego co wiem, to było o dziwo złączone drzwiami i to nie w piwnicy, a bardziej gdzieś tak w pierwsze piętro.
I zdaje mi się, że właśnie gdzieś już widziałem styl wyglądu jakby tego, tej części podstawówki. I właśnie gdzieś, co najdziwniejsze, teraz się dosłownie tak idealnie razem z końcem snu przypomniało, że właśnie niby zostałem, nie wiem, jakoś, że zamiast właśnie teraz iść do średniej klasy, jakoś o dziwo wyszło, że byłem niby znowu z powrotem w pierwszej gimnazji. Tak się zakończył sedni, a się było, że... Co to właściwie było? Ja. I chyba właśnie więcej snów nie mogę sobie przypomnieć. A ja nie miałem żadnego punktu zaczepienia, poza paroma rzeczami, które powiedziałem. Ja, totalnie nie bez ładu, ich składu. Znaczy tak może dlatego, że po prostu ja na przykład się wydarłem dzisiaj, znaczy wydarłem, nie że, jakby to tak po polsku powiedzieć, że wyprodukowałem się z, nie, też będzie źle, wyprułem się z całej energii na tych odcinkach dwóch, jakie nagrałem, drugi taki mniej energiczny, ale też, bo po prostu chyba chciałem przedobrzyć i przedobrzyłem tak, że teraz tak w sumie trochę zmęczony, aż się czuję przez nagranie kurna 20-minutowego materiału. To jest dziwne, bo to się wydaje, że ludzie co po 12 godzin pracują fizycznie, to są zmęczeni. No kurde, ale właśnie nie, psychiczna praca też jest męcząca. Co jest może ciut dziwne, ale tak to wygląda. To dla mnie bardziej męczące niż fizycznie, bo fizycznie to tylko ciało odczuje. A psychicznie to... Nie tylko sfera umysłowa, ale i też częściowo duchowa, jeżeli może już tu mówić coś o religii, ale może co to niektórzy nie lubią, a powiedz, nie będę może i dreczył. No dobra. Czy jeszcze jakieś sny mi się tu przypominają? Chyba nie. Z tych, co ci opowiedziałem, to właśnie dopowiedziałem te dwa pozostałe, które... O! Właśnie. Tego zapomniałem. Właśnie sen, który też był całkiem niedawny i nawet przed właśnie tym, co teraz był opowiedziany. I właśnie sen, który był trochę związany z tym, jak kupiłem nową grę na Steam i właśnie tak. Payday, dziejący się po prostu gdzieś u mnie na osiedlu babci. I właśnie była zima, było ciemno, było trzech na pewno oprócz mnie. Ja dwóch z inicjałami, których nawet znam osoby i mój brat w tym. I tak wyglądał sen, dokładnie nie pamiętam jak on się skończył, ale pamiętam, że był na stówę takiej ryjącą pani. Co jeszcze się na tego częściowo zapomniałem? Ja. I to chyba tak, wszystkie sny. To ja tak zapytam klasycznie, czy masz coś jeszcze do dodania? To takie głupie pytanie, ale zawsze zadaję, żeby nie było, że... No wiem, coś do dodania. Puenta? Ewidentnie brak ze snów. Żadne nawet puenty, a właściwie może nawet znajdzie się puenta do twojej sytuacji. Nie, będzie prawdopodobnie wycięta. Jak zaczynasz przegrywać, upewnij się, że masz włączonego adblocka. Znaczy tak, po prostu wyskoczyła mi reklama, ale to raczej będzie na nagraniu, więc to nieważne. I zaczęła się reklama drzeć na cały ryj, na cały ten, na głośnik, wszystko zagłuszyła. Reklamy mają taki, ciekawą kurna właściwość, że jeśli masz, puścisz muzykę, ona leci cicho, ale jak puścisz reklamę, to ona leci najgłośniej jak się da, że mało ci głośników nie rozsadzi. To jest niesamowite. Nie, to jest taka reklama, wiesz, zapewni ci głuchotę. No jest, wiesz, natychmiastowo ogłuchniesz, zarobię ci takie bazem, że wiesz, że mózg ci ściśnie dosłownie jak ten, jak po środku nielarki do złomu. I tak. Dobra, no to w takim razie chyba kończymy na dzisiaj, bo ja raczej nie sądzę, żebym miał jeszcze coś takiego ciekawego tutaj do wyrażenia. Raczej wątpię, bo tak jak powiedziałem, ja ostatnio kładłem się spać po prostu taki, no po prostu padnięty. Niby to jest tak, że jak masz taką przerwę, nie wiem, że idziesz na wakacje czy coś, niby odpoczywasz, tak naprawdę wracasz jeszcze bardziej zmęczony niż jesteś. Więc tak też dzisiaj, znaczy dzisiaj, tak też teraz w tym przypadku miałem. I well, shit, no niestety, ale nie mówię, że nie warto sobie zrobić raz na jakiś czas takiej przerwy, bo warto, bo fajnie i ten. No ale jeśli chodzi o sny, to też nie mam żadnych snów, także chyba kończymy w tym miejscu. Yeah.
Odcinek z Grabdy o 15 minut, także myślę, że jest całkiem tam spoko. Jakbyście chcieli się zgłosić czy coś do senników, do różnych takich rzeczy, to macie oczywiście kontakty wszelakie w opisie, jakby ktoś tam potrzebował, jakby ktoś tam chciał. Zapraszam bardzo serdecznie. Po Gmaila. PW. Zapraszam serdecznie na te kontakty, czy to Skype, czy to mail, czy to jakieś inne tam drogi kontaktu jakiegokolwiek. Bo w ten sposób się da to zrobić. Więc to by było chyba na tyle, tak mi się wydaje. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.